Witam, z tej strony Rafhard. Dzisiaj taki odcineczek troszeczkę zakupowy. Czyli co udało mi się kupić w sklepie dla pań, oprócz tego, że znaczy pierwotnie kiedyś kupiłem sobie taki aceton 100 ml i stwierdziłem, że on jest całkiem fajny, ale kończy mi się już, więc postanowiłem uzupełnić zapas. Uzupełniłem go o taką butlę, więc jest tego troszeczkę więcej. Przyszła dobrze zapakowana, znaczy zakupy zrobiłem na Allegro, tutaj nie będę reklamować sklepu, po prostu miałem potrzebę taką, żeby zaopatrzyć się w aceton, a przy okazji tego, żeby tam do smarta dobić, to wziąłem jeszcze patyczki kosmetyczne, zawsze się przydają przy budowie modelu, to jest nieodzowna część, kurczę, budowy modelu. Następnie wziąłem jakiś dziwny pędzelek, który jest, zobaczcie, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo ten pędzelek jest jakiś taki już po, nie wiem, czy tutaj część ma włosków takich dłuższych, część krótszych, zobaczymy do czego da radę coś takiego użyć, do czego może się przydać. To jest następny zakup. Tu mam jakieś aplikatory. Aplikatory, zobaczcie, takie tutaj na górze jest taki meszek, teraz spróbuję to otworzyć jeszcze i wyciągnąć. Nie wiem, czy meszek, czy... Kurde, nie wiem, co to jest. To jest na zasadzie takiej, że... O, zobaczcie. Czyli coś do robienia plam, kamuflażu na... tutaj, pamiętacie odcineczek z tym, tutaj. Ja myślę, że... gdzie tutaj... O. Myślę, że tym poszłoby lepiej, co? Okej. Więc takie aplikatory też to są na Allegro do kupienia, więc nie trzeba kombinować z żadnym tutaj gąbką, chociaż można. Patyczki. Patyczki zawsze mile widziane. Co można nimi robić? Można nimi tutaj nawet nakładać szpachlówkę, takie mają tutaj jakieś małe miejsce, co można tym, znaczy wiadomo, że to będzie, znaczy czy jednorazówka, to trudno powiedzieć, bo zetrzemy tą szpachlówkę z tego i możemy dalej tutaj walczyć. Do mieszania farb na przykład, jak nie mamy jakiegoś tutaj wymyślnego urządzenia tego typu, albo boimy się, że zachlapiemy coś, To też się nada do nakładania jakiegoś tutaj kleju cyjanoakrylowego. Też może być użyte, chociaż trochę za grube, tak mi się wydaje. No ale naprawdę jest tutaj sporo zastosowań, a to też jakichś strasznych pieniędzy nie kosztuje. Tak jak mówiłem, całość tych rzeczy, o, kupiłem taką szczoteczkę, myślałem, że trochę większa jest, ale to ona też może się nam przydać do jakichś odrapań i takich innych rzeczy, bo ona jest dosyć, zobaczcie, tutaj jest dosyć twarda, więc zastosowania tutaj są różnorakie do tego. Poza tym zawsze możemy sobie tutaj, nie wiem, czy to da radę wyciągnąć, może nie, ale bo to jest zatopione, ale można pokombinować tutaj różnymi rzeczami. Co tutaj mamy jeszcze? To też jest jakaś. W ogóle wszystko bardzo fajnie zabezpieczone. O. Tak to wygląda. Display, mikroaplikator. Mikroaplikator. Otwieramy mikroaplikator. Taki mikroaplikator wygląda w ten sposób. I to jest podobna rzecz, podejrzewam, że tutaj też można by było coś na jakieś plamy porobić i tak dalej. Ale nie tylko, bo tutaj nie wiem, czy to się ściąga. Słuchajcie, to też można użyć do czyszczenia na przykład aerografu. Także spoko. Moim zdaniem fajna zabawka, fajne opakowanie. Takie zamykane. Więc tadam, tadam. No i ostatnia rzecz, wiadomo, patyczki higieniczne. Patyczków higienicznych to jak czarnej farby matowej, nigdy za dużo. To jest 100% bawełna.
Ok. Jeszcze wam pokażę wam jeszcze jedno zastosowanie tutaj. Tylko ściągnę to. Dobra. Kurde. Widzicie tutaj tą przestrzeń? To idealnie nadaje się do tego, żeby wlać tutaj troszeczkę wody i na przykład sobie kalkomanie, różnorakie kalkomanie tutaj wrzucać, maczać i nakładać. Nie musicie brać z kuchni miseczki jakiejś do mizerii. Wystarczy coś takiego. To się raczej nie nada, bo tutaj będą dziurki na dole. 100%. No, tutaj widzicie, jest dziurka. Więc to się tam nie nada do takich rzeczy, ale puste opakowanie, jeżeli zakleicie tutaj te dziurki, też nadaje się na przykład do przechowywania jakichś większych części modelu. Czasami można po prostu sobie zrobić z takiego pustego opakowania, takie opakowanie, jeżeli budujecie jakiś model, macie części już tak, nie wiem, kartonik wyrzuciliście, to możecie sobie tutaj wziąć taką taśmę tam i nakleić na przykład z nazwą modelu, wrzucić i wam nic nie zginie i się nie zakurzy przede wszystkim, jak sobie to przykryjecie. Więc tyle zastosowań jednej rzeczy, że hej. Jeszcze zobaczę tutaj, jakie, czy one są plastikowe, czy one są, nie, to jest chyba tutaj, o, się to jest taki jak zwijany papier, chyba tak mi się wydaje, dokładnie. Więc w cudzysłowie są eko. Dobra, tak to wygląda. No, więc nie tylko sklepy modelarskie, nie tylko sklepy techniczne, ale również sklepy tutaj, w których są rzeczy używane przez kobiety do upiększania się. Znaczy w sensie paznokci upiększania, nie? Także... taka porada, taki tips, że tak powiem, na dzień dzisiejszy. Dzięki za oglądanie. Jeżeli film się podobał, zobaczyliście czegoś, czego jeszcze nie używaliście w warsztacie, to poproszę o łapkę w górę. A jak się wam film nie podobał, to zawsze możecie dać łapkę w dół. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku.